Okej, to jak ubierać się na rower w jesienne dni? Co włożyć na siebie, jak się ubrać, jeżeli wybieramy się na przejażdżkę w chłodniejsze dni w temperaturze mniej więcej od 3 do 13 stopni. Ja preferuję ubieranie się na cebulkę, bo zawsze można zrzucić z siebie którąś warstwę, można rozpiąć bluzę, można łatwo się wentylować. I zaczynając od samego dołu. Skarpetki standard, lecąc wyżej, standardowe spodenki, to są spodenki luksy, które znacie. Zwykłe letnie spodenki i do tego nogawka, dołożona nogawka, którą po prostu nakładam przed nałożeniem spodenek i która działa dla mnie bardzo dobrze. Nogawka wygląda tak, mniej więcej tak samo jak rękawek, więc jest to dobra opcja. Jeżeli zrobi się cieplej, zawsze można tą nogawkę zdjąć, wyciągnąć spod spodenek i mamy taką opcję. Koszulka termoaktywna, to jest koszulka termoaktywna, właściwie bluza termoaktywna z długim rękawem. To jest moja druga opcja, czyli koszulka bez rękawów. Ta koszulka bez rękawów jest bardzo fajną opcją, można ją wrzucić w temperaturze powiedzmy 13, od 10 do 15 stopni, można ją wrzucić pod standardową koszulkę kolarską, dołożyć do tego rękawki. I wtedy mamy też zestaw, który bardzo dobrze można z siebie zrzucić warstwami i w którym się nie przegrzejemy. Natomiast w temperaturze bliżej 5 stopni używam mojej koszulki, mojej bluzy, mojej koszulki z długim rękawem, nie wiem, to jest koszulka, bluza, koszulki termoaktywnej z długim rękawem i sprawdza się to bardzo dobrze. Kolejna warstwa to oczywiście bluza. Ja używam teraz bluzy luksy, dopasowanej kolorystycznie, stylistycznie do wszystkiego innego, co mam. Jest naprawdę super. Niektórzy pytali, ile mam w klatce, żeby dopasować sobie rozmiar. Mam około 90 cm, 90-91, także i jakby co, ta bluza pasuje na mnie idealnie, idealnie. Jest bardzo dobrze dopasowana. Tutaj dla porównania mam bluzę, w której jeździłem wcześniej, w której czasami jeżdżę. To jest bluza na linii, ona ma dużo bardziej obszerne rękawy. Mimo że rozmiar jest ok, tutaj to jest generalnie bardziej obszerna. Luksa jest bardziej dopasowana. Trudniej się zdejmuje, a to znaczy, że jest dobrze dopasowana. I kolejna sprawa, rękawiczki. Z rękawiczkami jest taki problem, że ciężko tak naprawdę dobrać rozmiarówkę. Kupując online możemy namoczyć, bo rozmiary są bardzo rozstrzelone. M-ka może okazać się na nas za mała albo za duża. Jeżeli szukamy trochę czegoś cieplejszego, możemy pod te rękawiczki włożyć rękawiczki termoaktywne. Albo jeżeli szukamy rozwiązań na temperatury dużo poniżej zera, na mocnym minusie, no to kilka warstw rękawiczek, rękawiczki termoaktywne pod spód, na to grubsze rękawice z warstwą zabezpieczającą przed wiatrem, mrozem. Ewentualnie to też możemy dołożyć jako trzecia warstwa pomiędzy, ale to już będziemy na grubo, na mocno grubo. Ja w sumie kupiłem te rękawiczki, to są rękawiczki Mizuno, kupione w sieciówce TK Maxx za 75 zł. Sprawdzają się póki co ok, ale można znaleźć coś lepszego z Shimano, z Bontragera, Specialized'a. Na głowę standardowo stosuję chustę, aczkolwiek jeżeli byłaby temperatura poniżej 5 stopni, wiałby wiatr, można użyć czapki, takiej czapki, która mocniej osłania głowę. Z tym, że warto też uważać, żeby nie przegrzać się, jeżeli chodzi o głowę. Bardzo łatwo to zrobić niestety i ja póki wytrzymuję, stosuję
chustę, która sprawdza się naprawdę dobrze. Jeżeli mamy temperaturę poniżej 5 stopni, można zastosować również bufa, chustę. Chusty można się zawsze łatwo pozbyć, więc jest dobrą opcją. I na sam koniec, jeżeli mamy tendencję do tego, że marzną nam ręce i stopy, co jest standardem w moim przypadku, polecam nakładki na buty. To są nakładki Shimano T1000R. Naprawdę świetnie się sprawdzają. Są również łatwe do zrzucenia, jakby co. Bardzo dobrze chronią przed zimnem. Polecam. I standardowo, kiedy wyjeżdżamy, powinniśmy czuć lekki chłód. Po jakichś 10 km, jak się rozgrzejemy, temperatura naszego ciała wzrośnie i będzie idealnie. I pamiętajmy, że lepiej jest trochę zmarznąć, niż się przegrzać. Szczególnie w chłodniejsze dni. Czołem!